Tak więc z tą grą spotkałem się wczoraj, bo szukałem innej gry, mówię, grałem kiedyś w taką fajną grę, włączę ją sobie. Mówię, o, to znaczy, ta mi się aktualizowało, mówię, to jest chyba ta spoko gra, co grałem kiedyś tam. A zobaczę sobie, jak ona wygląda teraz, bo jakaś aktualizacja poszła i włączam. Się okazuje, że to nie jest ta gra, co ja grałem kiedyś, tylko to jest jakaś w ogóle gra, którą ja nie grałem. Ale już mi się włączyła, mówię, patrzę, jakieś takie... Skaczą jakieś takie beboki. No to jak skaczą takie beboki, to może fajne, nie? No i zacząłem grać. I mam 5. level. Nie będę grał od początku, bo trochę mi się nie chce, bo pograłem 15 minut. Ale powiem wam, o co chodzi w tej grze. Po pierwsze, macie takiego typka, który chodzi. I są 4 rody, z którymi są powiązane takie, powiedzmy sobie szczerze, prawie jak Pokémon. To są takie Pokémony podrobione trochę. No więc one są powiązane z takimi wodnym, ognistym, chyba nie wiem, leśnym i wietrznym Pokémonem, takim monsterem. Po drodze, jak chodzicie, możecie zdobywać inne. I ja już zdobyłem ognistego, jakiegoś takiego zielonego. I chodzicie po mapce i zwiedzacie. Ja oczywiście zacząłem od takiego niby tutorialu i który się skończył na tym, że doszedłem do domku starego dziada. Jak doszedłem do domku starego dziada, to ten stary dziad mi powiedział, że fajnie, że tu jest jakimś, bo to oni się keeperami nazywają, że ja fajnie, że przeszedłem ten trial, tam musiałem pokonać jakiegoś jego Pokemony. I nagle się okazało, że tak naprawdę problem w tej krainie jest, bo się pokazują takie czempiony. I on mi dał powalczyć z takim czempionem i pokonując te czempiony jestem w stanie... Czekajcie, muszę się tu zrobić offline. Pokonując te czempiony jesteście w stanie tam w drabince iść do góry i gdzieś się schował w ogóle tu w lesie czempion. Pokażę wam, jak wygląda walka, bo też jest taka pokemonowa. Wybieracie sobie, które chcecie. Robicie start. Ten w ogóle dostał, bo ma... Ten ma randomowe te... Randomowe akcje dostaje. Na początku ma taki spell shield. Często dodge magical hits ma. Plus jeszcze macie combo kryty. To jest trochę inne niż w Pokemonach. Bo... To powoduje, ten combo, że wam się każde kolejne uderzenie jest bardziej wzmocnione. Nie wiem, jaki to ma sens, ale tak jest. I z czego to wynika, że to tak zrobili. No, powiem wam, niezłe, ale tak nie wiem, czy niezłe dlatego, że spoko, czy niezłe dlatego, że mi się kojarzy z Pokemonami, a ja lubię Pokemony. Lubię ten taki motyw, że macie swojego własnego Pokemona. Jestem u Kasi na Teamspeaku, więc jak Kasia przyjdzie, to będziemy z nią grali, nie? No, mam lodowy atak, mam jakiś trawiasty, czy ziemnisty, znaczy latający i ten... Na razie poziom trudności jest, powiedziałbym, zerowy w tej grze. Graliście w tą grę albo widzieliście ją? Ja pamiętam, że jak ja ją widziałem, to mi się nawet tak podoba. No i za każdą walkę dostajecie jeszcze ocenę, tak? Execution, healthness, ile trwała, nie? Im lepiej wam pójdzie, tym więcej gwiazdek. Im więcej gwiazdek, tym większa szansa na rzadki loot, nie? No i nie dostaliśmy chyba nic rzadkiego. Oni oczywiście dostają expa i koniec. I tak to wygląda. Dobra, idziemy. Tu w ogóle jeszcze... Aha, dobra, bo tu są kolce, tu nawet nie wiem, jak się dostać. A i jeszcze w ogóle jest tak, inwentory oczywiście jakieś, one mogą jeść. Jak wezmę tego na przykład i go nakarmię, to mogę go nakarmić kartą. Widzicie, może mieć życie, mana, defense i crit chance. To niech ma crit chance i podobno 3 ostatnie jedzenia pamięta. Ale nie wiem, ile to trwa, to znaczy... Czy to na przykład się kończy po jakimś czasie, że mu to z brzuszka wychodzi. Nie wiem, mają oczywiście też swoje skille. Skille są całkiem ciekawe. bo jest normalnie rozwój skilli, czyli w Pokémonach to bardziej było tak, że one po prostu miały jakieś tam umiejętności, wiadomo było. No tu też, ale się ich jakoś tak specjalnie nie rozwijało w jakieś dodatkowe rzeczy. Trochę taki RPG. No i tyle, można coś zjeść. Aha, no i jeszcze mają equipment, tak? Patrzcie, można mu założyć na przykład 50 many, health i 50 many. Defense. To ja bym założył temu, ale nie, bo ten już ma... Szansa na kryt, dobra. A, i jeszcze bronię im w ogóle można wsadzać w ręce. To jest po prostu gorsze. Dobra, założę im takie rzeczy, no i jestem gotowy. Dobra, idziemy dalej. A nie ma co iść, bo ja tam nie umiem wskoczyć nawet. Idziemy w prawo. Mi się wydaje, że to jest ciągle jestem na tym tutorialu, bo to jest ta ścieżka. Ścieżka czegoś tam. Ścieżka przegrywów. A jeszcze nie byłem w kipie. Dobra, pokonajmy je sobie. Wszystkim liczy się. Jak msza, to musiałem przyjść. Nie no, wiadomo, że ten live jest obowiązkowy w niedzielę. Nie ma w ogóle żadnych, nie wiem, nie zauważam, żeby były jakieś czary obszarowe. No i poziom trudności jest bardzo niski moim zdaniem, to znaczy jeszcze nic mi się tu nie udało, nawet nie było challenge'em dla mnie. A nie da się go wybierać, tak, więc troszeczkę średnio. Fajna gierka? No nie wiem, mówię... Nie wiem, czy ona jest fajna, czy ona po prostu mi te poksy przypomina i to ten... Nie? Jest to na pewno jakiś taki pokemonowy kierunek, to jest coś, co ludzi zawsze kręciło. Nie było tak? Powiedzcie mi. Problem jest taki w tych grach... O, Magma Pilar Egg. To chyba bym go sobie zrobił, co wy myślicie o tym? Wy w ogóle nie wiecie, że one mają swoje nazwy. I ten na przykład się będzie nazywał WWZ, bo dał w słupkach ostatnio. Tak. Widzicie? Patrzcie na nich. Jest koniu, kolec, burak. A ten jest WWZ i ma 3 skille. Ja... Co to jest? Shield all for... O... Ja tym pójdę w shielda. Dobra, i on będzie WWZ, będzie mana shieldował. Może jakiś equipment mu trzeba dać. Dobra, idziemy dalej. Kolec jest śluzowcem, tak. O, tu na dole nie byłem. O nie. Phoenix Tears. O, i tu będzie boss. Ale zanim do bossa pójdziemy, to jeszcze możecie robić coś takiego. A widzicie, pnącza spaliłem. To są chyba jakieś do craftingu, ale nie wiem co to robi. Czekajcie, bo tu jakiś leśnik jest, a z nim zagadamy, o co mu chodzi. Do you know that you can change which... Aha, że mogę zmienić tego poksa, co za mną chodzi i wtedy będę ten... No i dobra, i wtedy mogę na przykład właśnie spalić pnącza, nie? A, to takie rzeczy, to ja wiem, to ja już jestem doświadczony przecież. O kurde, Impact Creek plus 25. To muszę burakowi dać. Dobra, no i tu jest ten koleś. Co on chce? Hello. Tak, jestem na Keeper's Trail po raz pierwszy. Teleporter Stone. Okej. O, mogę coś od niego kupić. Potkę, Phoenix... Mana Regeneration plus 15. Nie, chyba nie chcę. A to jest teleporter, ale ja nie znam tylko jeden, więc... Ale dobrze, że go w ogóle dali. No i to, od tego starego dziada dostałem... O, i co, on będzie bossem? Czy o co chodzi? O, i to jest właśnie boss. I boss ma na trawiaste, na ogień jest odporny i jest ognisto tym. Dobra, start combat. O kurde, tylko 3 mogą walczyć. Dobra, Ignite. Weszło. Wyślij kolca, no kolecja jest teraz na śmierć tak trochę. No, zatruję go i ten, zatruję go i podpalę, to zawsze większy damage będzie wchodził, nie? O shit. Aha, i ci mają więcej ataków, te czempiony. Ale muza się włączyła, co? O kurde, się poleczył. Nie, kolec! A mogę najpierw leczyć, bo najpierw się bufuje i leczy, wiecie? Znaczy buraka strzelił. Przepraszam, powiedziałem koleca, to mi chodziło oczywiście o buraka. Ale ja mam leczonko tutaj. Kolca nie chcą bić, bo on jest taki słodziutki. Ale tu mnie też denerwuje to samo, co mnie zawsze w Pokémonach denerwowało, że jak macie jakiś styl walki, to zazwyczaj walczycie dokładnie tak samo, a to dlatego, że moim zdaniem rezisty są tu takie mocno słabe, wiecie o co chodzi, że... Chociaż no niby w Pokémonach są mocne, bo resist daje ci o połowę mniejszy ten, znaczy tam o 20 damage'u, na przykład w karciance ci daje mniej. A jak ktoś ma w ogóle weakness, to jest bardzo, to wtedy o 50% większe, mocniejsze, nie? Czy tam w ogóle 2 razy mocniejsze uderzenia. Bandana plus 1. Okej. No i co? Oni mają skill pointy. No i ten idzie tu w powietrzne i w tero. Szedłem, nie? Trochę taka pasywka, że manę odzyskuje jak ten. Kuba Fracek 69. Dzięki Kuba za subka. Dziękuję za zasubskrybowanie. Mocniejszy heal niepotrzebny, ale damy mu. Aha, ten nic nie dostał, bo nie walczył w ogóle. Kurde, szkoda, że tylko 3 można mieć w walce, bez sensu trochę. Ma Okarina. Plus... Healing skills. No to trzeba to wziąć. Karinę mu dam. Kurde, nie wiem czy tu, bo ja tu później nie umiem zeskoczyć, a te drzwi są zamknięte, więc tam chyba nawet nie idę. Później tu już nie wrócę. Czy ktoś wie co jest z Your Queen? Kiedy ona będzie? Bo widzicie jakie my już gry gramy. Przez to, że jej nie ma. Śpi. A czemu śpi? No mówię, no i w pewnym momencie ja bym już jednak się chyba optował za autofightami w tej grze. Graliśmy w taką inną grę, gdzie się tak jakieś super daimosy miało. Pamiętacie, też taka była pikselowa. I tam na przykład było tak zrobione, że właśnie dało się autofighty robić. Wiem, że nie powinienem tak robić, jak właśnie robię. Tylko powinienem ich bić po kolei, bo tak to każdy ma ten, no, ale ja lubię takich trochę pomęczyć. Ale kurde, kryty wchodzą. Rocky Edge. Ek. Muszę takiego Rockiego zrobić. O, patrzcie, a wy jeszcze nic nie wiecie o tej grze. Bandana znów. Patrzcie na to. Znajdźka. O kurde, skill resetter. No nieźle. Co, nie wiedzieliście, że w tej grze są tajne lokacje? Nic nie wiedzieliście w takim razie. Tu chcę ominąć to, bo nie chcę mi się z leszczami walczyć, bo oni już nie mają szans w ogóle ze mną. No i wydaje mi się, że się niestety, ale skalują się przeciwnicy do nas. Chociaż nie, nie skalują się. To przepraszam, to się pomyliłem. Ale naprawdę przydałoby się jakieś obszarowe te. Obszarowe ściosy, nie? Ukradli pomysł z 2 gier, zrobili jedną. Powinien mieć może 5 gwiazdek za tą walkę, tak szybko poszła. O, jest 5 gwiazdek, patrzcie, Rare Loot Chance 100%. I co niby Magma Pillar Egg to jest coś ten? Nie wiem jak się skacze. wyżej, wiecie, to jest dla mnie problem. Chyba że coś się robi jakoś tak. Nie, też nie wiem. O kurde, gang ptaków mnie zaatakował. Jak je ominąć? O nie, czekajcie. Okej, ominąłem. No i tu jest tak napisane, patrzcie. Keeper Stronghold, Keeper's Trail. No to my nie chcemy na Keeper's Trail, bo już żeśmy tam byli. Jeszcze do Strongholda podejdę, bo nie byłem. Dobra, powalczmy z nimi. To jest gra indie, no wiecie co, na starcie było napisane, że dwie osoby ją tam chyba robią, więc chyba jest indie. No, no i nie jest jeszcze skończone, jeszcze tam widzieliście w drzewku umiejętności u tych mobów było work in progress, nie? Jeszcze na pewno tam im troszeczkę zostało do zrobienia. I zagrałbym z siostrzeńcami, oni nie lubią takie alatorary. No to jest coś takiego, też ma coś w sobie, tylko że nie da się budować, nie da się kopać. Może właśnie tego brakuje, może właśnie powinni to alatorarię zrobić. Cześć listwa. A wiesz co, o kurde, nie zaznaczyłem tego, co chciałem. Wiesz co, widzisz, gram w taką gierkę, bo mówiłem się z Kasią na 10, nie no, na 11, ale coś jej nie ma. No i tyle z tego grania naszego w traina. Takie trochę, no trochę to właśnie takie podrobione Pokémony. Czekam, w którym momencie będzie coś innego, bo tak na razie mówię, to jest takie trochę Pokémony podrobione. Przy czym jak widzicie, nie podmienia się ich w ciągu walki, nie? Chociaż może można, nie wiem. Patrzcie, jest tu Keeper Stronghold. To jest dom, jestem aspirantem. To jest dom wszystkich Monster Keeperów. Co za dziad? Duba da. The Keeper Monster live alongside humans. Dobra, jeśli potwora wychowasz od dziecka, to nigdy nie zaatakuje człowieka. No i co? O dobra, normalnie czempioni są, potwory czempiony są bardzo rzadkie. Ale ostatnio wszędzie byli widziani. No właśnie to jest jakby problem tej krainy i tu musimy fabułę rozwiązać, rozumiecie to? O nie, on ma grzybka. Keeper, how the execution part of the rating system is... Nie. Explain it to me, execution. Combo system. Aha, czyli trzeba combo robić, a w ostatnie uderzenie najmocniejsze i wtedy dużo punktów dostajemy. Dobra. Depending how often enemies took poison. Aha, czyli za buff rating. Dobra. Czyli to jest takie... O, patrzcie, skrzynia. O! Jakąś skórę. Odpowiednio, ona mówi, że odpowiednia dieta jest od... No tak, tylko problem jest taki, że te przeciwnicy są tacy prości, że ja nie potrzebuję nawet w dietę inwestować za bardzo, tak? Staw. Kto to jest? Człowiek. Takie rady. Jakaś fabułka tu taka gruba. Powinna być atak na ten zamek albo coś. Wtedy było super, że musimy się bronić. Okej. Aha, tu mogę różne rzeczy sprzedać, ale mogę też kupić. Shurikeny mogę kupić. Sherp, Vitalering +1, Feder. No dobra, no fajne rzeczy ma. Ten ma co? Ten ma jakieś poty. Sprzedaj, dobra. Ten ma żarcie, to nawet mi się nie chce patrzeć, idę dalej. Hej Ruki. Dobra, masz już swojego pierwszego potwora? Dobra, dużo było ostatnio czempionów, uważaj na siebie. Easy. O, jest i teleport, patrzcie. O, jest kowal. O. Dobra, on mi dał jakieś itemy, że mógł sobie coś wykrafcić. A, że mogę zupgrade'ować. A, widzicie, healing skills. Kasia ma dziś w planie, postaram się być między jednym, a jak się spóźnię, to przepraszam, proszę włączyć. Aha, okej. O, defense, Pandora's Books, upgrade i to mi daje cotton. Have required, copper i cotton, no dobra. Zróbmy tą okarinę sobie. A i żeby ją zrobić na +1 to brakuje mi brązu. A tu mi brakuje wool i brąz. No dobra, okej. Czaję już, chłopie, o co chodzi. Dziękuję, że mi tu pokazałeś wszystko. O, shit. A. A widzicie, mogę donatować Egi i za to dostaję jakieś punkty. Mogę też oddać jakiegoś tego, więc jak ktoś, jakiś subskrybent jest niegrzeczny, to ja mogę oddać jego i tam on będzie wtedy oddany i koniec. Dobra, to jakiś koleś tam coś był dużym. Jak ktoś ma na imię Woman, to wiecie co ma do powiedzenia. Po prostu to jest NPC, który... A nie, bo to źle zabrzmiało. Jak ma men na imię, to też ma to samo do powiedzenia, czyli nic. Keeper Aspirant. Aha, dobra, okej. Żeby tu wejść do jakichś pokoi, to muszę mieć lepszy rank. Ale jak dual circle... Aha, dobra. Okej, a tu mogę wejść? Może jakaś skrzynia będzie u góry. Dobra. Niezłe typy. Dobra. A tu mogę walczyć z czempionami, które pokonałem wcześniej. Jak będę miał lepszy wynik, to dostanę jakąś może dodatkową nagrodę, która mnie ominęła. Dobra. Kurde, strasznie duży jest ten kip, bo mogliby sobie... A, to są archiwa. No, ale nie można ich czytać na szczęście, bo przecież bym się chyba zanudził. Uciekamy dalej. Potionkę dostałem od matki, ojciec. O, Keeper Dragon można mieć, Dragun. Jakąś broszkę dostałem. Nie chcę mi się nawet tych broszek zakładać, bo jakby mówię, ten poziom trudności walki jest tak niski, że aż mi się nie chce zakładać. Aha, on muszę być Keeper Nowic, żeby... Muszę jeszcze jednego czempiona pokonać, żeby móc iść w prawo. Ani szczura nie można w piwnicy pokonać? Cape, Skiller, Resetter. A ten co chce? O, czempion tu jest, dobra, pokonałem jeszcze tego jednego czempiona. O... No dokładnie, dostaniemy respekt. Dobra, on mówi, że support each other. Kurde, aha, ci idą. A wszyscy będziemy polować na tego, teraz na czempiona. Widzicie, ona mówi, że oni wezmą, ona się zajmie tym czempionem, a my, no to zobaczmy, full głupcze. Coś czuję, że będą, oni wpadną w tarapaty. Monster Journal. O, fajne, patrzcie. To jest goniu. To jest w ogóle całe historie. No dobra. To jest gruby lore jest w tej gierce. Co to jest? Ty, to są jakieś beboki, trzeba z nimi powalczyć. O, fuck, 6 levele mają. Ignite. I Ice Hail teraz. O nie, się poleczył, kurwa. O shit, obszarówki ma. Grubo. Wejdzie kryt jakiś, to on padnie. Dobra, padł. Nosyfa, czerwona broda, no ale kto to jest, kurde? Kogo byście nazwali tym? Kogo? Znaczy, jak już będziemy mieli jajeczko z niego, to kto? Kto nim będzie? No ja na pewno, nie przypominam typa. Kulfon. Ale ten kulfon od Moniki Kulfona? No niestety tylko kulf... O kurde, ale dostał strzała. Pociesznik. No i słabo poszło. No ale nic nie poradzimy, jak tu takie beboki są mocne, to ciekawe jaki czempion jest. Nie mam klucza do tego. O shit, tu są jakieś... O nie, tu nie wskoczyło. Okej, klucz okazuje się, że znajduje się zaraz pod spodem. Więc nie jest tak źle. Ale widzę, że są jakieś takie bardzo dalekie skoki. Ja nie wiem, w jaki sposób muszę, może na jakimś moncie muszę siedzieć, żeby tam wskoczyć. No dobra, zawalczę z nimi jeszcze raz. Coraz więcej was na streamie. Nie wiem, czy dlatego, że gra wam się podoba, czy dlatego, że się liczy jako msza. O nie, ale mocarz z niego. To prawda, że w Omanie zostało ci jasno wytłumaczona idea Tauch, którą uznałeś za logiczną, ale odrzuciłeś jej akceptację ze strachu zupełnie. Co? Co to jest Tauchet? Islamski monoteizm. Ale co, że to jest islam? Czy to jeszcze co innego jest? Aha. Nie no, dobrze. Czym to się różni od islamu? Gra spoko, takie trochę Xterraria. A mnie ten walki trochę zaczynają nudzić, bo mówię, są za proste moim zdaniem. I tyle. To wiara w jednego Boga i wierzenie, że Jezus był tylko prorokiem. Co to jest? Brzmi jak islam. To czym to się różni? A to jest dogmat islamski. A nie, no to tak. No nie, no to się na pewno zgadzam z tym, że jest bardziej logiczny islam niż chrześcijaństwo. Bardziej ma sens w ogóle. Grumi egg. Czekajcie, mam jakiś grumi egg. Ja nie wiem, kto to jest grumi. O, czekajcie, mam skill pointy. Mhm. Aha, ten też dostał. O kurde, zagadka logiczna. Kurde, no nie rozumiem tego. Ktoś ma pomysł? Dobrze, ktoś powiedział, czy pamiętam platformy niżej. Nie pamiętałem, ale teraz już pamiętam. Dobra, to ostatnio trzeba jeszcze up zrobić. Kurde, a kto wymyślił? Kto to tak powiedział? Kto to tak powiedział? Tu chyba się kurde mod należy. Kurde, kolec! No nie wiem, dobra. Przejęzyczyłem się. Aha, kolec, nie no dobrze, kolec. I Coulsoner też napisał. No nie, nie mogę, bo musiał Kolcowi też dać i Coulsonerowi jednocześnie. O shit. Nie wiem, czy to jeszcze wyżej mam zrobić, czy to się nie idzie. A, spróbuję jeszcze wyżej. Bana obu można dać. Czekajcie, bo mnie tu kulfoniarz chce zaatakować. Kurde, nie wejdę tu, no. Coś jest nie tak z moją postacią. O, shit, co wpadłem jak śliwka w kompot. O nie, grzybki. Nie wiem, czy nie powinienem wymienić. Kurde, one są odporne, ale one mają 500 życia chyba. Jezu, jakie mocne w ogóle. Aha, bo tamten jest jakiś w ogóle słaby. Aha, bo ten jest obronny. On nie ma tych itemów chyba na sobie. Ten pierwszy niech da shielda wszystkim. Patrzcie, teraz to się możemy bić z nimi, jak oni mi nawet przez shielda nie przejdą. Co za leszcze. Elegancja. Tylko słabe, wiecie, jak ja Pokemona spotkałem, to ja chciałem go złapać. A czy wy patrząc na tego grzyba chcecie go złapać? Bez przesady. No chyba nie chcecie, nie? Nic nie chce grzyba mieć, no właśnie. O to chodzi w tym wszystkim. Że nikt nie chce mieć grzyba. Ty, ale on ma takiego shielda mocnego, że to jest masakra. Przecież ten shield robi taką robotę. Aha, a czemu nie mogę, bo wyższy. Aha, bo nie mam na niego ten. Dobrze, po prostu atak zrobię. Mhm. Many już nie mają. Dobra, kwasem go. Kurde, udało się, ale teraz to chyba levele im wejdą, co? Problem jest taki, że nie bardzo jest im co dawać na tych levelach, nie? A ten to w ogóle musi mieć equipment jakiś. Patrzę, co mu dać. Helmet on ma. Dobra, a ten. Vital Ring, a było coś lepszego do Health'a miałem. Patrzcie, Defense, Mana, Critical Chance. Defense i health. Nie wiem, zostawię go na takim ataku mocnym. Dobra, idę. Kurde, ciekawe, gdzie ten champion jest. Tam w ogóle był jakiś grzyb dziwny. Co to za grzyb? Też nie. To co za giereczka? Witam. Czy nie denerwuje cię aktualny rynek gier, w którym cisną tylko na grafikę, a nie stary dobry? No nie, no są różne gry, jedne są na grafikę, jedne są na gameplay. Ty, patrzcie, tu jest jakieś tajne przejście, którego myśmy nie wykryli. A tu, o Jezu, tam to na pewno nigdy nie wejdziemy, to trzeba być jakimś kozaczkiem. jakiś item do craftingu. O kurde, jaki item w ogóle, patrzcie na to. Chyba, że temu to damy. A on już ma cestus. No dobra, zobaczmy jak to teraz walczymy, jak my jesteśmy już troszeczkę bardziej przerobieni. No, najpierw rzucam wszystkim shielda. Nie wiem co daje sorcery tu whole party, ale dam to. Magic skill deal. Aha, 20 more damage, no i to mi się podoba. Kulfon zaatakował, no. O kurde, przebił się przez tarczę, a to cwaniaczek. No dobra, teraz trochę nam się oberwie, bo przybiją. A te powtórki ewoluujące... A, i to jest dobre pytanie. Właśnie, ewolucja, ale wydaje mi się, że jak coś jest takim żukiem, to musi ewoluować w końcu w jakiegoś lepszego, nie? Zaraziłem go. Gdzieś tu powinien być jeszcze taki licznik tych wszystkich, wiecie, rzeczy. Co się tam tak naprawdę dzieje w tej naszej walce. Ja tak nie do końca wiem. Nie wiecie, co mi obniża, jaki weakness, na co ile wpływa. Fungi egg, o. Rare. No nie wiem, mógłbym go sobie wyhodować. Grumi, to dajmy mu... Jak go nazwiemy, Grumiego? Kto ostatni słupka dał? Ja tu zaraz wszystko zobaczę. Kuba Fracek. Kuba Fracek, ok. A fungi egg jeszcze mamy. Kto będzie grzybem? Ktoś jeszcze tam był. Nie, WWZ tu już był. Kto będzie grzybem? Coulsoner chciał mieć moda, to będzie grzybem. Nie, 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 kalca. Coulsoner mi się trochę bardziej z Coulfonem kojarzy, więc może to powinien być właśnie Coulfoner. Jakie on ma umiejętności? A, ma tą posypkę. Dobra, na razie mi się nie chce wam rozdawać skilli, bo to jest... O, patrzcie, patrzcie. Patrzcie, ona będzie teraz Real Keeper Manages Wild Monster. Ja go załatwiła. Glorious Victory, no to mu pokazała. Mieliśmy przed chwilą taki klucz, to co, zużył się? Okej. O, to jest chyba boss, a nie, to nie jest boss. Teraz fajna gierka jest na Epic za darmo, Bad North. Co znaczy Bad North? Zła północ, czy o co chodzi? Zaraz kończymy tą grę, wiecie? Godzinkę pograliśmy, to nam starczy, nie? Ale wydaje mi się, że taka... Że ta całkiem przyzwo... O kurde, ale dostał się. Że spoko, tylko taka... Czegoś mi w niej brakuje, właśnie nie wiem, czy będą ewolucje, czy te, no... Mogliby zrobić takie Pokémony. Czemu taki Pokémon uboczy? Nie. A ta gierka, że na wysepkę przypływały stateczki i atakowały? Jakie stateczki na jaką wysepkę? To taka to o piratach, że się statkami pływało? Czy która? Tropico. Pewnie właśnie o Tropico chodziło. Prosić o dodanie ewolucji lub poszukać mody na to w Monster Sanctuary. Co jest coś, co mody do tej gry? Poczekajcie, tego bym ulepszył. Najgorzej jest, jak hodujecie jakiegoś Pokemona, znacie to, nie? Hodujecie Pokemona, a później się okazuje... że macie lepszego, nie? Wiecie, o co chodzi? Co wtedy robicie? Patrzcie, jakich ominę. Nie chcę mi się z deszczami walczyć. O! I mam niebieski ten klucz, ten, co mi brakował. O Jezus, wpadłem przypadkiem na nich. A da się retreat razy 4? O, shit, znów padłem. Nie! O, takie, udało mi się uciec. Nie, bo chcę tam jeszcze ten, bo już chcę kończyć, ale chcę jeszcze do tych drzwi wejść i zobaczyć, z czym to się je. No, tu może być ten champion, nie? Kurde, Pokémon duch. O, wpadłem do wody. O, tonę. Shit. Więcej duchów, a tu po lewo. Ciężko, muszę się jakieś umiejętności nauczyć, żeby to lepiej przechodzić. Niestety kulfon i dwa duchy. Ale dostał hity. O, shit. O, niedobrze. Umarłeś na zawsze? Nie, nie, po walce się odrodzisz. Ale jest problem pewien. No, podpalmy go. Ale ja mogę jakichś itemów użyć. Items. Small Phoenix Tear. Revise Target. Widzicie? Nie ma takiego kurde cwaniakowania ze mną. Ice Hail. Co cię śmieszy w tym? Zamieć kurde śnieżna, koniec. Stracony item. No nie no, na pewno jakbym go nie użył, to by się nic nie stało, nie? Bo raczej bym to i tak wygrał, ale... Chciałem zobaczyć, jak się używa tych itemów. Dobra, teraz powinien zginąć. Dobra, udało się, ale kurde, żeśmy ich pokonali. Tengu Egg. No ale żebym teraz na przykład Tengu Egg mógł w ogóle wyhodować, to ja nie wiem, kogoś bym musiał chyba sprzedać. O, double jump boots. No i widzicie, double jumpa mam jak w tym, jak w Jedi'u teraz. Patrzcie. Nie no, co to w ogóle teraz jest zupełnie inna gra przecież. No i hazelnata mam. O, i brąz żeśmy dostali. Ty, no to przecież double jump boot, to ja się czuję teraz jak... jak Heros. To w ogóle zmienia postać rzeczy. Patrzcie, jak ja nad nimi przeskoczyłem. Widzieliście to? To teraz nawet nie wiem, czy ja tu nie mam w ogóle jakiś, nie wiadomo co jeszcze mogę mieć do zrobienia. Wszystkie skrzynki są moje. Niesamowite, powiem wam. Dobra, kurde, kończę tą grę, bo... Jeszcze tylko zobaczę, co jest tu po prawej, nie? A tylko na sekundkę zobaczę, co... Co tu jest, bo coś tu jest, że coś tu jest. Aha, bo ja tam klucz znalazłem, a do góry nie polazłem. O, widzicie, to są jeszcze jakieś cavesy. Ktoś tam chyba musi z drugiej strony otworzyć je. O, blue cave key. A gdzie on był do odblokowania? A, tam po lewej, no kurde, no ludzie, no przecież to są takie rzeczy, że to ja to muszę odblokować jeszcze. Nie wciąga was ta gra, maczycie na nią, mówicie, kurde, jeszcze tylko buty, jeszcze tylko jeden klucz muszę odblokować. Jeszcze tylko muszę się tam dostać. O, i to jest on. O, shit, a nie, to jakiś alchemik. Kurde. Go kojarzy, tego typa. O nie, patrzcie na to. O, i to jest boss. Nie jestem na to gotowy. O, shit, ja też chyba nie jestem. Dobra. Bo nie wiem, którego wziąć. Na walkę, nie? Dobra, zobaczmy. On jest na ogień nieodporny, no to biorę... Wziąłbym tego. Na pewno tego. I ten do leczenia i trucia, ale on jest odporny na trawę, to może tego jednak wezmę. I zrobię tak, najpierw zrobię... Sustain. Bramble, 50, jak to prawie diamentowa. Dzięki Bramble. Za suba. Może słyszałeś coś o Kasi, która miała ze mną grać w traina. I nie ma... Na razie go normalnie uderzymy. O kurde, ale se bufa nam wrzucał. Dobra, to ten pierwszy. On będzie tylko shielda wrzucał, nie? A może go zamrozi, bo on ma jakieś mrożenie. Chociaż on już chyba widzę, że jest zamrożony. Dobra. Nie, nie skończyliśmy trainu. Kasia miała być dziś o 11 i już się umawialiśmy tydzień temu. Ale Kasia podobno ma problemy teraz ze spaniem. Wstawaniem raczej. Ze spaniem nie. A tą grę widziałeś, Bramble? Bo całkiem się ciekawa wydaje. To zapomniała na śmierć, aha. Dobra. O kurde, ale walnął, ale patrzcie, że on mi w ogóle damage'u nie robi, nie? Patrzcie, jak ja się dzielę i bronię. Chociaż ten to... Tego by przebiło. Gdyby chciał, to by przebił mu ten. Te ignite powinny się kumulować. Mana mu się chyba skończyła. Myślałem, że ten księciunio to koniec był. Jak myśmy go nie pokonali przecież jeszcze? Szkoda tylko, że Monster Sanctuary na 10 godzin max. No, czy taka szkoda, wiecie co? A ile byście chcieli w taką grę grać? Wy to byście chcieli pewnie endgame mieć nieskończony. Patrzcie, ani życia nie straciłem. I poszedł. Wiktory, ile gwiazdek? No 3 gwiazdki, a jakiś critical ring. O, super. I co na to? Wow! O kurde. Sparaliżowało go, gdy zobaczył tego czempiona. O, spotkałeś tego dziwnego typa wcześniej? O kurde, czy znaleźliście czempiona? A ja tak. I Soul go pokonał. Co? Chyba pomyliło wam się ze zwykłym przeciwnikiem. Gdzieś ten czempion gdzieś tu musi ciągle być. Patrzcie, widzicie to? A skąd oni wiedzą, że ja na przykład tego pokonałem? No kto wie, co jeszcze na nas czeka w tych jaskiniach, no. A z podwójnym skokiem butów to już w ogóle jesteśmy niepokonani. No i teraz jak mamy już to, to rozumiem, że sobie idę tu w prawo i jestem już nowisem i mógłbym sobie tu przejść do następnej lokacji, tak? On mówi, że muszę się duelów nauczyć, Keeper's Duel. Czyli to jest jak w Pokémonach, oni ze sobą walczą. Patrzcie, nie śpią jak w Pokémonach. Nie puszczą nas. Okej. Okay. Aha, bo to koniec inicjacji. Mhm. Kurde, bez sensu i muszę tego typa z żabą od żaby iść. A ja go widziałem w tej... Właśnie myślałem o nim. Czemu, skąd się ten koleś w bibliotece wziął? O, znalazł informację odnośnie tego zamaskowanego typa w jaskiniach. Nie. Stary świat to jest to, co jest za Monster Sanctuary. A teraz jest 490 rok. After Creation. Mhm. Aha, czyli oni są odseparowani od starego świata. A, i oni chcieli się tu wbić. Ludzie z zewnątrz chcą się wbić do Monster Sanctuary. Nazywają to nauką. A i tamten koleś był alchemikiem. Coś jak magia. A, i w Starym Świecie zakazali alchemików. A, i oni też uciekli do Monster Sanctuary, ci alchemicy. Dobra. Czyli o to chodzi, że alchemicy... No ale co mnie obchodzi jakiś alchemik, że go spotkałem w kanałach? Ja bym się tym w ogóle nie przejął. Jakbym był tym, to bym poszedł sobie dalej Pokemony trenować, a nie się zastanawiał jakimś typem, który se szedł. Ale on pewnie jakieś alchemiczne rzeczy i to przez niego te czempiony wyskakują. Dobra, dajcie mi zawalczyć. Ogólnie Will jest nieudacznikiem, ale go wezmą do walki. Nie ma jeszcze rangi odpowiedniej. Przez 1000 lat ludzie, kurde, wyjaśniali sprawy bijąc się. Ja teraz mają zasady. Nie można keepera zranić w trakcie walki. O, 6 monsterów się używa. Aha, nie można w 3 w walce użyć. A, można zmieniać, tak w Pokemonach. W pierwszej rundzie można użyć tylko 2 z 3 Pokemonów. A, Mimo 017, dzięki za słupka. Pamiętajcie z Twitch Prime'a. To możecie mi zostawić słupka. I nie wolno itemów używać. Leczenie, obrażenia i wszystko jest o połowę słabsze. Not ready. Jasne, że nie jestem, ready. Bo nie mam skilli jeszcze tu zrobionych. No to ten ma AC Train. O, removes one debuff. Okej. Nie, dajmy im jakiejś rzeczy. Nie wiem, czy to nie, czy wiecie, czy on jest walczącym Pokémon. Dobra, ten ma spore. Weakness debuff, no to spoko. Earth. Nie wiem, to dajmy mu jakiś neutral, bo będzie. A nie wiem, czy to wchodzi jako pasywka do wszystkich, czy pasywka do tego skilla. No dobra. Dobra, mamy wszystkich. Dobra, walczmy z nim. Nie, przepraszam, nie chciałem. O Jezu, zasady. No, musimy go pokonać. Keeper's Duel. On daje... No nie wiem, no dajmy start combat naszym standardowym teamem. I zróbmy tak. Ten żabie dajmy Ignite'a. Temu dajmy kwasa. O Jezu, ten nie będzie leczył, trzeba go wykończyć jak najszybciej. O nie, dobrze. Strasznie mocno nas uderzył. Zabijmy tego ptaka i tyle. Strasznie mało rzeczywiście damage'u oni dostają. Dziwi mnie tylko, że moi akurat tak dużo dostają z tego co widzę. Nie wiem, on ma wyższy level tych? Zatrójmy żabę. Podpalmy ją jeszcze raz. Dobra. I on sąsek nowego teraz grzyba se wsadził na stół. Kurde, rozwali mi mojego głównego typa. Kogo ja chcę wystawić? Wystawię tego. Leczę się i wyrzucę se shielda wszystkim. I znów shield dla wszystkich. Teraz buff na sorcery. Strasznie mało im schodzi, bo przez tą tarczę jego. Nie wiem, czy to nie powinienem tej najpierw tej właśnie dżownicy próbować pokonać, nie? Czemu oni mu 2 poizona wsadzili? To jest w ogóle legalne? Dobra, wiecie co, spróbujmy tego pierwszego zaatakować troszeczkę. A przynajmniej wsadźmy mu Poisona, a temu wsadźmy Ignite'a, tak żeby oni ciągle byli mieli te na sobie, wiecie, żeby im za co rundę przynajmniej, wiecie, nie odnawiali tyle sobie tego życia. Bo on im ciągle daje ten pancerz, nie? Tak, tego trzeba by było struć, mimo że ma odporność na nas. A tego trzeba by było podpalić, mimo że też ma odporność na nas, ale chodzi bardziej o to, żeby on się po prostu palił, nie? No to mu zawsze te pasywki mu schodzą. O kurde. Zróbmy tak, shield. Tego wyleczymy pierwszego, bo on jest ranny mocno. No dobra, ale ten ciągle dostaje taki damage, że mu schodzi ten shield, nie? Czemu on ma 3 poisona? I czy to jest w ogóle możliwe? Nie rozumiem. Cześć Famina. Kurde no, nie wierzę w to. Będziemy się bić do jutra. O shit. Oni dostają te trucizny i te inne, nie? Dobra, skupmy się na tym typie. Z tyłu w dalszym ciągu. Kurde, mu schodzi to życie, ale tak strasznie powoli, że no na śmierć się można zanudzić. O, inny cel sobie obrali, świetnie. A może tego uznali, że on zaraz zginie od samych pasywek. Dżownica. Szkoda, że się nie da zeswitchować ich. Trzeba żabę zniszczyć. Trzeba było najpierw tą gąsienicę bić. Błąd zrobiłem, wiecie, bo ta gąsienica jest najgorsza, bo ona daje ten pancerz. On jest OP. Dobra, żaba chyba padnie w następnej rundzie, bo już tak wygląda, jakby miała umrzeć. Kurde, że też tej gąsienicy nie zacząłem od niej, no bo to tak naprawdę ona nam robi największy problem. Kurde, nie padła, no nie wierzę po prostu. A mana mi się cała skończyła już. Nie wiem, czy będę ją w stanie tak przebić się. Zresztą im też grzyb jest na wykończeniu man, tylko że mana regen ma lepszy troszeczkę, co? Patrzcie, jak dostajemy z jakiejś kurde pasywki. No musi teraz zginąć. Jest, udało się. W końcu, kurde. Teraz jest pytanie, czy bić tą gąsienicę, no ona ich ciągle będzie leczyć. Ja bym tą gąsienicę zaczął bić. Mimo wszystko. A co to jej nic nie zrobi? Okej, zajebiście. Ja mam chyba mniejszy damage niż ona ma ten. Da się jakoś wymienić Pokemona? Zróbmy tak, bijmy tego z tyłu, bo to jest pewnie największy leży z nich wszystkich. Aha, bo myśmy go w ogóle ani nie podpalili, ani nie otruli, a od tego trzeba było zacząć. I dajmy tego, tą jedynkę nam zabić, niech nam się wymieni na coś, co damage będzie zadawać. Żebyśmy tego nie przegrali. Sypkę mi zrobił. Masakra z tymi Pokemonami. Gąsienica. Następnym razem muszę pamiętać. Gąsienica jako pierwsza. No naszą musimy poddać gąsienicę. Damy się zabić i tyle. Patrzcie, jaką posypkę mi zrobił. No i to jest koniec, dobra. Teraz trzeba się zastanowić, kogo wystawiamy. Czy grzyba? Czy kogo? Grzyb jest leśny. Oni obydwoje są leśni. Trochę many sobie odrodzić. Dobra. Teraz tak, tym bym zrobił sustain, bym... Tego bym sobie wyhealował po prostu. Tylko czy on bardziej traci ten pancerz teraz ten, czy mniej niż... A w ogóle czemu ja tego na końcu nie biję sobie? Przecież on jest... Aha. No tak, ale jak mi ten duch wyjdzie, a się okaże mocny, to będzie przypał, nie? Witam na mszy. Kiedy będzie chodził ministrant z koszyczkiem? No na razie nie chodzi ministrant z koszyczkiem, bo gramy 2 godziny w taką grę i próbuję ostatnią walkę zrobić, ale strasznie ciężka jest. Ja się poleczę nim i zobaczymy, czy on ściągnie mi tego debuffa. I ściągnął mi jakiegoś debuffa, czy nie? Teraz go chyba pokonamy. Dobra, i oni teraz tego wystawili. Ja go od razu muszę zaatakować, bo póki on jeszcze nie ma tarczy na sobie jakiejś większej. Chociaż już ma jakąś dużą. Wsadzę mu tak, armor breaka. Kwasek. I go podpalę. Zabiją mi tego. Wyhealuje się. Kurde, ale zrobiłem atak. Zresztą po środku bym mógł armor breaka zrobić. O, shit. Muszę tego muszę mieć, bo on ma najmniejszego pancerza i jestem w stanie go jakoś w sensownym czasie w ogóle zniszczyć. A co jak przegram tą walkę? Nie no, najgorsze są te pasywki, przecież to jest jakaś masakra, co się tutaj dzieje. Aha, itemów nie ma. Kurde, kiepsko to wygląda, powiem wam. Chociaż mu spada ciągle ten pancerz, tak mi się wydaje, że co rundę on ma coraz mniej go, ale to jest tak w typu, że jeszcze 500 rund chyba. Te pasywki mi zżerają prawie całe życie u nich, nie? To jest problem. Okej, zlazł mu cały pancerz, więc to już dobrze, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze, że tak powiem, w dobrą stronę idziemy. Skubany, kurde. Ja chcę wiedzieć, jak on to robi, że oni mają ten pancerz załadowany. No ale mi się zdaje, czy mu znów ten pancerz wrócił do tego jakichś tam wyższych wartości, czy... Ja chyba bym tego ostatniego olał, wiecie, bo on mi nic nie daje w tym momencie, ma bardzo mały damage. Oni i tak są już wszyscy podpaleni. Ja bym go nie leczył po prostu. Wszystko powinienem robić. Za tą walkę to chyba jedną gwiazdkę dostanę. Aha, no on nam ten pancerz daje, to tyle, no ale kurde, no nie wiem. Trochę ten pancerz daje, bo patrzcie, za większość strzałów w ogóle nie przechodzi na początku, nie? Cześć Jasiu, siema Beniofic, no i co ty chcesz tu ugrać? Oni mają pełne pancerze, ciągle się lecieć musisz, ale nie, właśnie nie mają, bo oni ją ładują, ale... Ty, a czemu on nie dostał? Nie, dostał damage, dobra, spadło mu. Miałem jeszcze grzyba w natarciu z tyłu. Bo oni mi poładowali tyle tych pasywek negatywnych, ja nie wiem w ogóle jak to działa, że to tak... Że oni taki damage potrafią zrobić. No niestety, no ciężko się przebić. Mówię, może ten ostatni grzyb coś zdziała. Jakby grzyb, może grzyb nakłada te poizony potrójne, bo z tego co widzę, to chyba on to robi. Może ja będę mógł na nich potrójny poizon nałożyć, wtedy by było na wypasie, nie? Weakness i poison bomb. Nie wiem co ten weakness daje za bardzo, ale pewnie, że ma mniejszy damage czy coś w tym rodzaju. O shit, ale go zniszczyli prawie. Weakness. Dobra, musimy się jakoś doleczyć, bo ja im na razie debuffy wrzucam i te debuffy działają i będą działać, tylko jeszcze troszeczkę. Żebym to jeszcze dożył do końca tych debuffów, nie? Wydaje mi się, że ten weakness ich mocno osłabi. O, super. Dobra, mają weakness. Teraz tak. Kurde, ciężko. I dwa poizona mi wsadził teraz. Ale ja też mogę ten poison bomb zacząć im wsadzać. I teraz zacznę to robić, tylko muszę dożyć jeszcze. I co, dostał drugiego poizona, czy nie? Kurde, jak mi tego grzyba zaatakują, to jest po mnie. Chyba, kurde, nie dostał tego drugiego poisona, ale ja tam coś robiłem, że można podwójne wsadzać. Nie rozumiem, czemu to nie działa. Debuff info, barrier, poison, monster deals 25. Może poison bomb 2. Kasia, cześć Kasiu. Blablabla. Dzięki za suba. Co, obudziłaś się? Physical damage. Kurde, to on chyba padnie pierwszy, co? No to po mnie, to już mogę się poddać. To jest jakieś oszukaństwo było, wiecie? Tego trzeba było, jakbym tego dżownica na początku, on im tyle życia dał, on im chyba 1 000 000 życia dał, wiecie? No i czemu ten poison bomb wcale nie truje, to mnie zastanawia. Kurde, pół godziny gry w plecy, no nie wierzę. Da się jakoś poddać? Bo najgorsze jest to właśnie, że oni mi wsadzili tyle tych debuffów i ja od każdego tyle damage'u dostałem, że masakra. Nie no, gramy Kasia, no zbieraj się i czekam na ciebie od rana, no. Weź ten, wbijaj na Teamspeaka, ja już tu czekam, widzę, wyczekają, zaraz będziemy na wylewie grać znów. I jakiś Will leszcz mnie pokonał. Ty, on powiedział, że ja przeszedłem ten duel, ten. Widzieliście, co tam było? Że udało nam się, to może trzeba było od razu przegrać, a nie pół godziny się bić z typem. Muszę to sprawdzić. Czy to oni to naprawdę, czy to żart jakiś jest. Jak mnie ten koleś teraz przepuści, to się wkurza. Co za giera. Hiper leszcz, kurde. Człowiek przez godzinę się męczy, a na końcu się okazuje, że w sumie to na nic. Ja pierdzielę, widzicie to? To myśmy mogli po prostu ominąć typa i tyle. Jakieś gobliny będą w sanktuarium, trzeba je pokonać. A ja myślałem, że ja mogę już wyjść na zewnątrz do Starego Świata. jest jakiś... O kurde, nie toperze. Dobra, moi drodzy, koniec. No, to jest Keepers Sanctuary Save and Quit. Moi drodzy, tak gra wygląda, jak macie ochotę, to zagrajcie w ciszę wciągająca. Trzeba uważać na takie gry.